Margonem. Gra ma już tyle lat, jednak czy każdy wie o niej wszystko? Czy nikt czasem nie musi korzystać z jakiejś pomocy, aby zobaczyć jakieś zadanie na forum albo ekspowisko, którego totalnie zapomniał, takie jak na przykład Koredy? Postanowiłem zrobić zbiór poradników, gdzie odpowiem Wam, jak właśnie przejść grę Margonem. W każdym filmie przedstawię Wam przedział levelowy. Dzisiaj będzie to od 1 do 25, aż do osiągnięcia 300, czyli tak zwanego endgame'u w tej grze. Pokażę Wam zarys przejścia przez pewien próg levelowy, dostępne elity, elity drugie, herosów, tytanów czy kolosów, ale skupimy się głównie na szybkim expie, na co warto zwrócić uwagę, jakie zadanie jest dla nas wręcz niezbędne, zaś które można olać i zostawić na później, handlarze, przedmioty czy ekspowiska. Chciałbym to Wam przybliżyć. Naszym celem będzie przejść grę i to będzie nasz główny cel. Dobra, koniec, a w sumie to nawet i początek. Zaczynamy grę. Najpierw trzeba podjąć decyzję odnośnie profesji. Mamy jedną wioskę startową, tak jak na początku Margonem w roku około 2008. Coś takiego występowało przez około 10 lat. Wioski były podzielone, jednakże znów mamy jedną wioskę ulokowaną na południe od Tornek. Jest ona bowiem bardzo bogata i daje nam wszystko, czego możemy chcieć, zaczynając naszą przygodę. Za moich czasów nie było takich luksusów. Gra nie była taka przyjazna. Dzisiaj bowiem prowadzi ona zbytnio za rękę. Nieważne. Warto zajrzeć do skrzyni. Za darmo dostaniemy kuferek, broń i zbroję. Kuferek możemy użyć na 5 levelu, ale potem dostaniemy na 10, na 15 i tak dalej. Jeśli chodzi o potwory. Zabijamy pierwsze zające. Zarobione mięsko sprzedajemy. Zbieramy kwiatki. Jak w każdym RPG-u i wszystko, co może nam się przydać, ma jakąś wartość. Warto także, jeśli potrzebujesz kasy, przejść się na mapkę obok i pozabijać parę żab. Ich oczy są jednak coś tam warte, a z pełną torbą oczu możemy trochę zarobić. Zbierajcie także rośliny. Może to wydać się głupie, ale możecie je sprzedać nawet za przysłowiowe 2K na aukcji. Dla ciebie 2K to dużo. Dla gracza, który robi głupiego questa na 200 levelu i nie chce mu się latać za roślinami, to nic. Zarobisz. Odnośnie tego, jaką masz profesję, u takiego kupca kupuj przedmioty. Tak czy inaczej, będziesz miał w końcu 7 level, gdzie idziesz na mapkę na lewo od wioski. Korzystasz z dobroci twórców gry i zabijasz pieski, które mają 8-9 levele, potem jelenie 10-13. Występują tutaj grupy, także nie powinieneś się narzekać na zbyt małe doświadczenie. Warto wcześniej kupić sobie trochę mikstur w wiosce. Na expie nie powinieneś oszczędzać. Mając około 10-11 level możesz zwiedzić Tornek. Na 13 levelu warto wykupić licencję do Tornek, ale zdobycie wymaga głowy mithrilowej małpy. Łapy. Nieważne. Mało na 18 level. Nie tak jak kiedyś 30. Są też dwa zadania, warte uwagi. Jedną u Idali, za które dostaniesz rękawice, drugie u Lidii dostaniesz hełm. Jeśli chodzi o przedmioty, masz Umbara oraz Arlika. Gdzie je zaopatrzysz się? A, byłbym zapomniał. W drodze do Tornek mamy NPC-ta, który nazywa się Ernest. U niego możemy kupić bardzo fajne przedmioty, które przydadzą nam się i to bardzo. Takie jak właśnie bronie dystansowe na wszelakie poziomy do 18. Mamy przedmioty na praktycznie każdą profesję. Idziemy do Itan. Tam również kolejna porcja NPC-ów. Zezwolenie na TP na 10 level i opłata. Jeśli jesteś magiem, w barakach od 20 poziomu kupisz asortyment. Jeśli jesteście wojownikiem bądź paladynem, zainwestujcie w broń 1,5 ręczną. Jest ona bowiem bardzo mocna. Dobra, dość. A tak, czekacie bicie wilków. Zniszczone opactwo, zniszczone ruiny to dosyć dobre miejsca. Sugeruję zostać tak aż do 15-16 levela, potem możemy znowu ruszać. Kolejne trzecie miasto, warunek TP to 15 level. Jeśli chcesz, możesz zrobić szybki test u Slina, nagroda to czapka. Kolejni kupcy, Płatnerz i Aberyt z Przedmieści, obok Nekropolia, dosyć spoko ekspowisko. Możesz tam zdobyć ekwipunek, który będzie przewyższał ten od kupca. Spoko opcja. Osiągasz około 18 level, polecam wybrać się do Eder, do Anareta, po fajne rękawice i buty. Ale te na 20 level, tych na 22 nie kupujcie, bo są słabe. I na 26 też są ok. TP do Eder na 20 levelu. Niegdyś trzeba było mieć ponad 30, o ile dobrze pamiętam. Cóż, cieszymy się. Ekspowisko. Zdobywasz przy okazji miksturki, wbijasz 25 level, jeśli czujesz się na siłach, a może tak być, zapotrujesz się w jak najlepszy możliwy ekwipunek i na około 22 możesz próbować mrówki. Ale nie każdy może dać radę, dużo bije od trucizny. Tak czy inaczej, osiągasz 25 level, na nim rozdysponujesz pierwszy punkt umiejętności. Daj w coś, co ma efekt pasywny od damage'u. To tylko jedna umiejętność, a zwiększy ci obrażenia o chociaż trochę. I da ci stosunkowo najwięcej, jeśli chodzi o jedną i wyłącznie jedną umiejętność.
Na 22, 25 możemy zrobić quest z żywiołami, ale to stosunkowo strata czasu. Można go lepiej wykorzystać. To tyle.